Projekt zarządu z druku nr 494. Paragraf pierwszy, za osądzoną kwotę łącznej w wysokości 3 278,80 zł z poszczególnych zadań. Tu mamy wymieniane zadania, które ZEO nam przysłało wyliczenie z przetargu. Tą przeznaczoną kwotę zaoszczędzoną przeznaczamy, proponujemy Państwu Radzie przeznaczyć na dwa zadania. Jeden to jest Szkoła Podstawowa nr 95 Wileńska, prace interwencyjne związane z wykonaniem ruchu zewnętrznych w celu zabezpieczenia przed zalewaniem pomieszczeń 12 900. Dwa, Szkoła Podstawowa nr 64 zasadach 1 remont instalacji grzewczej 21 388,80 zł. Otwieram dyskusję, proszę bardzo. Pan Rafał Mistrz, pan Łukasz. Tak, chciałem zapytać, czy te druki i ten i następny od żadnego uchwalone na komisji? Tak, już wyjaśnię szanownemu panu radnemu. Te druki były omawiane, albo inaczej, prosimy, wyszło tak, może takie nieporozumienie, bo Komisja Edukacji składa się, jeżeli dobrze nie mam, z przewodniczącej pani Ani Pazerkiewicz, z pana Maćka Kalemby, z pani Ani Wantuch, z pani Agnieszki Jasiówki i Mateusza Droża. Czyli tu mamy 5 osób, więc przepraszam najmocniej panią Anię Wantuch, ale te ustalenia to tak poszły, że jako członków Komisji Edukacji, jako jedna pani nie wiedziała o tych ustaleniach. Rozmawialiśmy z przewodniczącą Komisji Edukacji i tutaj dzieliliśmy, z dyrektorami dzieliliśmy te pieniądze. Było to na wniosek, ja przesłałem do Komisji Edukacji wniosek pani dyrektor ze szkoły 64 z Sadzawki, która dwukrotnie nas prosiła o pomoc w zabezpieczeniu pieniędzy na remont instalacji grzewczej. Te pismo otrzymała Komisja Edukacji, więc pani jako członek tej komisji, pani Ania Wantuch też miała na pewno zapoznać się z tym pismem. Nie, ale ja chcę zabrać głos. Dobrze. I drugie dotyczące Komisji Wileńskiej. Przekazywaliśmy 5600 na zabezpieczenie pomieszczeń przed zalewaniem. Wydział Edukacji przysłał nam informację, że te pieniądze nie wystarczy, bo to jest zabezpieczenie wewnątrz pomieszczeń, a jeszcze jest potrzebne zabezpieczenie zewnątrz. Więc tutaj te kwoty, o których mowa, ja pozwoliłem sobie dzisiaj, wczoraj obdzwaniać do placówek, wyjaśniać do ZEO, czy te pieniądze nie zostały zaangażowane w żadne inne wydatki. Więc po otrzymaniu informacji od dyrektorów, jak i od inspektorów ZEO, że te pieniądze możemy jakby przeznaczyć na zadanie, pozwoliłem sobie, powiedzmy, tą uchwałę jakby przygotować. I ona była tylko i wyłącznie konsultowana tutaj, jeżeli chodzi z przewodniczącą Komisji Edukacji, poza członkami Komisji Edukacji, poza animami. To tyle z formy wyjaśnienia, że pan Rafał mi się też wnioskował tutaj, pani Ania Wantuch, pani Ania Pazurkiewicz, to się w takiej kolejności. Ja mam pytanie, bo Szkoła Podstawowa 64 tam była tylko modyfikacja, a wtedy nie robili jakiegoś remontu tej instalacji Maria. Znaczy było to tak. To jest efekt awarii, tak? Tak, to jest efekt. Jeszcze dodam, że no dobrze, to nie mamy. Proszę bardzo, pani Ania Wantuch. Nie, chciałam. Pani, proszę bardzo. Znaczy, proszę Państwa, ja chciałam powiedzieć tak, że proszę mnie nie przepraszać, a proszę mnie zapraszać, a wolałabym, żeby takie sprawy, jak właśnie druk ten 494 czy 495, powinien być omawiany na Komisji Edukacji. Ja wiem, że jest trzech członków zarządu komisji, natomiast po to się namnożyło 14 komisji w dzielnicy trzeciej, żeby miały co robić, a nie tylko odczytywać na komisji jakieś komunikat czy jakieś pismo informacyjne. Nie jest to pierwszy raz, bo też przypominam, że w sprawie aptek też nie było to projekt Komisji Zdrowia Aptek na poprzedniej sesji, tylko też projekt zarządu. Ja uważam, że to, co było przez 2 lata, że dzielenie środków właśnie na remonty w placówkach oświatowych
tak jak to robił przewodniczący Maciek Kalęba, myśmy w tych szkołach, w placówkach byliśmy, mieliśmy tam komisję, znamy te placówki, chodzimy na przeglądy i po prostu powinna się tym zajmować Komisja Edukacji. A jeżeli jest coś innego, to uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zarząd zaprosił na swoje posiedzenie wszystkich członków komisji, nie tylko edukacji, ale i innych, w zależności od omawianej sprawy. I tak powinno być. Ja, ale jeżeli już, to by przyzwoitość nakazywała, żeby projekt takiej uchwały na przykład przesłać, tak to mówi nowy statut na 3 dni przed sesją. A wtedy nie jesteśmy na sesjach zaskakiwani po prostu takimi... Tak, ale nowy statut też uwzględnia, że może być nagle wprowadzony projekt uchwały. Tak, tutaj, ale ja bym wolała, żeby tak takie sprawy się zajmowała komisja, bo komisje muszą po prostu tak się zajmować tym. Z przyjemnością odpowiem, więc tak. Jeżeli chodzi o apteki, które pani radna tutaj sugeruje, że zostało bez konsultacji, nie, zostało powiadomiony pan przewodniczący Komisji Zdrowia, z którym rozmawiałem i wyraził opinię, że nie musi być to podejmowane przez komisję. Wystarczy, jak zarząd zaproponuje taki projekt uchwały. Przyjąłem to do wiadomości. Tak, ale informacje do komisji zostały przesłane. Jeżeli komisja, przewodniczący stwierdzi, że mogę jako z ramienia przewodniczący zarządu przygotować taki projekt, to przygotowałem ten projekt. Projekt był pan przewodniczący Komisji Zdrowia zorientowany na ten temat, jak również dotyczący tych uchwał przewodnicząca Komisji Edukacji też wiedziała na ten temat, więc to nie jest tak, że to jest podejmowane w jakiś sposób. Przepraszam bardzo, ale to jest właśnie tak, bo mieliśmy wcześniej Komisję Zdrowia i po prostu nic nie było na ten temat mówione, a ja uważam, że ta opinia, która wyszła w sprawie aptek, to w ogóle była... Przewodnicząca Komisji Zdrowia nie mówiła o tym, Komisji Edukacji, czyli nie mówiła o tym, że spotkała się z zarządem... Dzisiaj przed sesją. Nie dzisiaj, przepraszam, wcześniej jeszcze, 2 tygodnie temu spotkaliśmy się i rozmawialiśmy na temat pieniędzy dotyczących zagospodarowania na rok 2014. Ja mam prośbę, żebyśmy uniknęli takich sytuacji jak dzisiaj, żeby tymi problemami zajmowały się komisje. Jest 3 członków zarządu, więc to się nic nie stało. I tak jak powiedziałam, proszę nie przepraszać członków, tylko proszę ewentualnie zapraszać. I wtedy nie trzeba się ani tłumaczyć, ani tworzyć na poczekaniu jakiejś odpowiedzi, których ja w ogóle nie przyjmuję, bo wiem, że fakty są zupełnie inaczej, a idiotki z siebie robić też. Znaczy, jakie są fakty? No, takie są fakty, że nie są konsultowane, bo przewodniczący nie wie o tym. Nie wie. I proszę mi nie wmawiać, że było inaczej, panie przewodniczący, bo wiem, jak było. To zapytajmy się może przewodniczący Komisji Edukacji. Nie mówię o edukacji, ja dzisiaj po prostu na naszej komisji był odczytany komunikat, tylko jeden. Na temat radosnej szkoły, że pani dyrektor powiedziała i tyle. A uważam, że po to są komisje, żeby się tymi problemami zajmowały. Bo jest 14, przypominam, komisji w Radzie Dzielnicy. To jesteśmy w ogóle... Odpowiedzi, więc tak. Jeżeli chodzi o ten druk 494, fakt, że on pod obrady dzisiaj trafił, wypływa z tego, że o tym, że te środki zostały, że tak powiem, zaoszczędzone, to chyba w poprzednim omawialiśmy, może sobie pani sprawdzić, żeśmy pani tego obecna na tym i tym bardziej, żeśmy zwracali uwagę na to, że jeżeli będziemy tworzyli nowy budżet, żeby te środki zostały, że tak powiem, przy szkołach, prawda, żeśmy tak uwzględniali. Ja rozmawiałam z panem przewodniczącym wczoraj, prawda, na spotkaniu i chodziło o co? Że brakowało nam pewnej sumy pieniędzy, szczególnie dla szkoły 64 na Sadzawki, gdzie była awaria i te pieniążki 21 378 zł, one już zostały przez panią dyrektor niejako zapłacone w wyższej kwocie. I my nie mieliśmy pieniążków, skąd wziąć. W związku z powyższym, po konsultacji pan przewodniczący miał to zadanie, skonsultować się to z szkołami, którym te kwoty zabieramy czy przedszkolą, i wówczas miało być przekazane właśnie na ten cel. Fakt, że
nie było konsultowane może z panią Anią, przykro mi bardzo, przepraszam bardzo panią. Natomiast większość członków zarządu komisji na ten temat miała wiedzę, chociażby z tego powodu, że były są członkami zarządu. Natomiast i oczywiście postaramy się, żeby na następne komisje nie było po prostu takich niedomówień. Od razu też powiem odnośnie tego następnego punktu, który będzie 495. Też w wyniku, nie było to konsultowane z nami w tej chwili, a wypłynęło to tylko i wyłącznie z czasu. ZOO za późno nam wyceniło. I w związku z tym robił to zarząd. Tym bardziej mając na uwadze, że pewna pula pieniędzy, na przykład ze szkoły 195, panie przewodniczący, dobrze mówię, wróci do nas. I wówczas i tak będziemy robili korektę tego planu na 2014. Ja też to tak rozumiem, że wpływa pismo, które jest cedowane na komisję i na komisji jest omawiane. To było bez pisemne. To było bez pisemne. Albo jeżeli jest jakaś informacja. Nie, pewnie, żeby to było pisemne. To jest pani intencji. Myślę, że figurantem w komisji nie po prostu komisja ma pracować. Dobrze. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś uwagi? Znaczy ja mogę tylko powiedzieć, że nie. Pani radna jest oburzona informacją, która teraz, albo projektem zarządu, który jest przedstawiony tutaj pod obrady. Tak jak przedstawiła to przewodnicząca Komisji Edukacji, musieliśmy jak najszybciej doprecyzować możliwość korzystania z tych pieniędzy i wydatkowania ich. Więc nie wiem, czy komisja wychodziła specjalnie po szkołach. A kiedy zarząd robił? Znaczy ten projekt był omawiany? Projekt był omawiany w poniedziałek. Był omawiany, ale w międzyczasie przygotowany tak projekt musiał być jeszcze doprecyzowany. Czy pieniądze te nie zostały zaangażowane w inne zadania? Sprawdzaliśmy uchwały, sprawdzaliśmy zero osób. Panie przewodniczący, myślę, że... Pani inspektorka w zero też jest chora, jest też nie można było do końca. Problem nie leży w tym, że ta uchwała jest źle przygotowana, problem leży w tym, że pani Ania bardzo prosiła, aby ją informowano, ponieważ jest członkiem komisji. Tak. Myślę, że powinniśmy przyjąć oczywiście, że to uchwała jest dobrze przygotowana, którzy może ją przygotować spokojnie i pójść dalej. Dziękuję bardzo za dziękuję bardzo. Zamykamy dyskusję. Przystąpimy do procedowania. Kto jest za poparciem druku nr 474? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba. Uchwała została podjęta.